Hej, hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na live'ie dzisiaj bardzo epickim, którym będziemy ginąć jak sponki. Przynajmniej ja będę ginąć jak sponka, pewnie. Cześć Mnieciu, cześć Wiedźmin, cześć Geminis, cześć Bartek, cześć Aldioksa, hejka, cześć Mnichu. Cześć Precelku, cześć Aleksa. W końcu oszalałaś, dzięki. Cześć Trollololo, cześć Rów Christine, hejka, hejka. Cześć Jalokim, cześć Adrian, cześć Seba, cześć Konsacz, cześć Udosej, hejka. Witamy, witamy wszystkich serdecznie. Nie mam pojęcia, jak to wyjdzie, dzisiaj będziemy testować. Ale ogólnie jestem przerażona. Ręce mi się pocą. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Ale tak jak kiedyś obiecałam, w końcu dochodzimy do momentu, w którym bierzemy Tomb Raider 2 i przechodzimy go na challenge'u prawie bez save'ów. Prawie bez save'ów, bo będzie jeden save na każdym początku poziomu, żebym nie musiała całej gry od nowa zaczynać. Czyli tak samo będzie to wyglądało mniej więcej jak challenge z Tomb Raider 3, który kiedyś ogrywałam. Nawet sprawdziłam daty, kiedy to było. Graliśmy w ten challenge w 2018 roku przez 2 lata. W 2020 jakoś skończyłam. Sakra. Cześć, Karo. Mam powiedzieć, że zwariowałaś, że nie wyszłoby to lepiej. A nie szalejesz. Dziękuję, Karo, bardzo za Prima. Na nową klawiaturę. Cześć, Travis. No dobra, zabawa, no. Już nie mogę doczekać. O. Cześć, Jota, hejka. Ten challenge 5 lat, no. Szukuje się dużo rage. Tak, ogólnie... Cześć, Matrik. Dla mnie challenge'em był TR3 na padzie do konsoli z kryształami zapisu, do tego pad w ręce. No, to prawda, to też było ciężkie. Będzie dużo klipów. TR2 będzie łatwiej, bo poziomy nie są jeszcze tak rozbudowane. No, niektóre tak, zgadzam się. Cześć, Boże. Dziękuję Mnieciu za Prima bardzo. Również. Tak, ogólnie... Tomb Raider 2 może być albo łatwiejszy, albo trudniejszy, zależy jak na to patrzeć, bo w Tomb Raider 2 przede wszystkim problemem są przeciwnicy, bo jest ich bardzo dużo. No i niektóre poziomy są rozbudowane i są długie przede wszystkim. Ja się najbardziej boję chyba Barkang Monastery albo Temple of Xian, gdzie jest masa pułapek i na wszystko trzeba uważać. Więc no to są takie rzeczy, których się boję, plus jakieś tam wyskocznie, pojazdy, zawsze to jest problem. Dziękuję bardzo, Karo, za słupka dla Madlenki. Lerda jest mniej tasiemców niż tercze, ale przeciwnicy to jest absolutna masakra. No właśnie. No właśnie, jakieś hype trainy nadjechały. Wyskocznie Star 2 najgorszy wynalazek klasyków. One mi się podobają, Bartek, ale nie w momencie, kiedy się gra na jednym save'ie, bo ja nie do końca wiem, jak one działają, żeby dobrze na nie wskoczyć. Dziękuję, Rob Ristin, bardzo za słupka dla Aleksy. Cześć, Lord Gepard, witam. A dodatkowo sobie utrudniłam sprawę, powiedzmy, znaczy utrudniłam, ułatwiłam, zależy jak na to patrzeć, bo różnie może być, ale właśnie mam randomizera do tego Tomb Raidera, więc nie będzie to takie klasyczne przejście Tomb Raider 2, które nagrywałam chociażby na YouTubie, tylko to będzie TR2 pozmieniane trochę. Będą nam się losowały, zaraz Wam powiem, co będzie się Wam nam losowało. Żeby wam powiedzieć dokładnie. Ja nie widziałam, że tego randomizera robić, że używać robią challenge, więc jak coś, to umywam ręce.
Dobra, dobra. U mnie w porządku, tylko się stresuje, Wiedźmin. Gdzie ten samozwańczy król TR? No nie wiem. Więc tak, będziemy mieli sekwencję leveli randomowaną, czyli nigdy nie będę wiedziała, co po danym levelu, jaki będzie kolejny. Więc może nam się wylosować chociażby po drugim levelu level ze smokiem na przykład, który jest na samym końcu gry. Może się nam wylosować jakiś super trudny poziom po drodze. Albo inne rzeczy. Jest 18 leveli w całej grze i każdy może być inny. Ja sobie jedynie wyrandomowałam to tak, że wiem, jaki jest pierwszy poziom, w który będę grała, bo chciałam sobie wybrać taki poziom, na którym nie zrajdżuję od razu. I który tak lekko mnie wprowadzi w nastrój Tomb Raidera. Także... Boże, dziękuję Mariusz, szalony człowieku, za tyle biców. Szaleni ludzie. Tak, jestem masochistką. Cześć, Fuller. Dziękuję, Aleksa. Nie powiem wam, jaki to jest pierwszy poziom, zobaczycie sami. To będzie dla was niespodzianka, mała. Zbieramy na klawiaturę. Boże, dziękuję, Precelku, ale się sypie. Konfetti. Dla Wiedźmina. Tak, szalona impreza. Dodatkowo mam dwa poziomy w Tomb Raiderze, które są bez broni. I te poziomy chyba... Znaczy standardowo są w Tomb Raiderze dwa poziomy bez broni. Natomiast tutaj one są wyrandomowane. Dzięki, Adrian, za cheerki. One są wyrandomowane i nie wiem, które poziomy będą bez broni. Oczywiście tę broń można w ciągu danego poziomu znaleźć, więc jeżeli im się wyrandomuje jakiś poziom bez broni, to w ciągu tego poziomu mogę tę broń znaleźć. Także myślę, że mam nadzieję, że damy radę. Standardowo tylko offshore rig. Aha, tylko jeden jest, dobra. Okej, okay, no to ja mam dwa. Cześć, Nikola. Hejka. O, dziękuję za wodę, Aleksa. Twoje zdrówko. Tak. Dodatkowo mam włączone, że mam randomizowanie itemów, czyli wszystkie itemy, które można znaleźć w danym poziomie, na podłodze, czy przy jakichś przeciwnikach, to one mi się będą randomizować, czyli... Nie jest powiedziane, że dany przeciwnik zostawi mi jakąś kartę na przykład, albo jakiś klucz. On może być gdzieś indziej zupełnie. Albo, nie wiem, amunicja do broni, albo bronie mogą się wyrandomować. Także, no, to jest totalnie losowe. Mam włączone randomizowanie tekstur, czyli właśnie kolorki mogą być pozmieniane. Mam włączone, żeby się losowała też pozycja Lary, jak stoi, bo ogólnie można w sobie wyrandomizować też jakby gdzie ona zaczyna poziom, ale nie chciałam aż tak bardzo szaleć, więc tylko mam tylko rotację samej Lary. Mam też włączone losowanie nagród za sekrety, bo myślę, że fajnie by było pozbierać trochę tych sekretów. Raczej nie uda mi się wszystkich, bo niektóre są dosyć trudne i to jest taka, no znaczy też zależy jak to będzie wyglądało, ale no w normalnym Tomb Raiderze są one dosyć trudne czasami, więc mam nagrody przydzielane losowo. Losowo dźwięki, czyli muzyka może nam się zupełnie inaczej dobierać, dźwięki przeciwników też mogą być inne. Będzie długi wieczór. Będę się śmiać, jak znajdziesz wszystkie, no. No. Nie będę mogła się wymigać, mówiąc, że nie wie, co zagrać, tak? Cześć, Kalin. Cześć, Nyx. Hejka. Mamy randomizowany też wygląd Lary, czyli może być Lara w warkoczu, bez warkocza. Może mieć... nie wiem, kurtkę zimową w momencie, kiedy nie powinna mieć, albo
strój do pływania tam, gdzie go nie było. Więc to też będzie losowe. Kolorki też się je zmieniają. To, co jest jednym z najciekawszych rzeczy, to losowanie tekstu w grze, czyli podpisy pod tymi, pod przedmiotami, pod broniami, pod nazwy leveli są wyrandomowane i totalnie dziwne, więc i w dodatku są po polsku, bo można ustawić język polski, więc będzie ciekawie, myślę. No i to, co jest też jedną z najważniejszych zmian, to losowanie jakby tego, co nas otacza w danym poziomie, czyli to, czy jest woda tam, gdzie powinna być, może jej nie być na przykład, mogą być drabinki pozmieniane, mogą być inaczej poustawiane jakieś przedmioty, mogą być też lustrzane odbicia danego poziomu. Więc jakby zamiast, nie wiem, iść w prawo, to idziemy w lewo i takie tam jedno wielkie szaleństwo. Z klasycznych odsłon to Tomb Raider 2, Tomb Raider 4. W sumie trudno się zdecydować, Miku, ale tak, no, mniej więcej. Bez Lary się nie może wylosować, aczkolwiek można było gdzieś w opcjach ustawić, że Lara jest niewidzialna, aczkolwiek tego nie ustawiam. O, dostałam jakąś emotkę. Nie, nie dostałam emotki. Ej, bo ja... O, ale mi się skaszeniło, halo. Czatu nie widzę, no, głupi Twitch. Oddajcie mi mój czat. A co za gówno? Czy ja mogę... Nie chcę tego, no. Nie wierzę w to po prostu. Dobra. Mi się tu pozmieniało wszystko przy okazji. Ogólnie tak, randomizer jest zrobiony tak, przynajmniej tak mi Bartek mówił, bo Bartek, w sumie od Bartka się dowiedziałam o tym programie. Jest on skonstruowany tak, że dany poziom da się przejść na pewno, więc jakby to nigdy nie jest tak, że gdzieś się nie da wejść albo coś jest zablokowane, bo no... Tak, Seba. Cześć, Aniu. Wylosowało baga. No. Wyłączyłam jedynie losowanie nam tych jakichś poziomów bez amunicji, apteczek i tak dalej, bo to jest moim zdaniem trochę zbyt ciężkie. Jakieś tam zmienianie pogody, trybu nocnego, nie wiem... dziwnych rzeczy. Losowanie sekretów też wyłączyłam, bo chciałabym mniej więcej jakby wiedzieć, gdzie one są, żeby je ewentualnie zdobyć i wyłączyłam losowanie przeciwników, bo to może być zbyt ciężkie, jak czasami się może wylosować jakiś, nie wiem, T-Rex w środku Wenecji, no to taka trochę lipa, albo nie wiem, smok gdzieś tam w zupełnie innym miejscu niż powinien być. Plus może być więcej na przykład przeciwników z bronią i nie damy rady, więc tak, tak to się prezentuje. Ostatnio ogrywałam Ter 2, o Boże, dawno temu. Wyłączyłaś te sekrety, bo one faktycznie w trudnych miejscach się losują, okej. Dobrze. Także tak to wygląda. Już będziemy zaczynać. Tylko... Aha, włączę wam jeszcze oczywiście wygląd. Mam nadzieję, że się nic nie będzie psuło. Ogólnie ten live będzie też trochę taki testowy, bo muszę zobaczyć mniej więcej... cześć, Ein Jaff. Hejka. Bo muszę zobaczyć mniej więcej, ile...
jak mi to będzie szło i czy gra nie będzie wywalała na przykład przy tym, jak będę włączać wam jakieś nagrody, typu cytrynki, niebieskości i inne dziwne rzeczy. Więc muszę zobaczyć, jak to będzie działało. I jest jedna rzecz, której nie udało nam się z Bartkiem niestety naprawić za bardzo. Mi się uruchamia ten Tomb Raider z takimi czarnymi paskami, zarówno u góry, jak i po bokach. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. I ogólnie mi osobiście to nie przeszkadza bardzo, ale jeżeli wam to będzie przeszkadzać, to mogę spróbować rozciągnąć ten ekran, żeby nie było widać tych pasków, ale problem też jest taki, że menu nie ma tych pasków, więc jak rozciągnę obraz z grą, to w menu będziecie mieli ucięte napisy. Więc taki jest problem. Dobra, także zobaczymy, jak to będzie. Rało, jestem cała zestresowana. Nie wiem, czy wam puszczać też filmiki. Bo nie będzie głośno. Dobra. Mama się dosiadła. O, pozdrawiam mamę. Nie wiem, czy mnie słychać. Cześć, Hotaru! Boże, Seba. Nie widziałam tego filmu. Taki horror. Dobra, teraz powinno być lepiej. Mam nadzieję. Jakby dźwięki były za cicho albo za głośno, to mi mówcie, bo ja trochę przyciszyłam. Mogę wam jeszcze muzykę włączyć. Muzyka w menu właśnie też mamy zmienioną, bo ona jest z Wenecji. Cześć, Howard! Zdziwiony, że smok niezadowolony. Jakby co, to mogę przyciszyć albo właśnie przygłośnić. No i mamy
zmienione nazwy, chociażby tutaj jest lodówka Winstona zamiast domku Lary. Cześć, ipsum.pl. Tak, zmodyfikowane. No i menu jest jakby na cały ekran, natomiast sama gra niestety jest w paskach troszkę. Lodówka Winstona. Ktoś nie wie, co się dzieje, to wyjaśniam, że gramy w grę. Jeszcze trochę ciszej mówisz, że muzyka za głośno, dobra. Nie mogę już bardziej, bo jak wyłączę, to wyłączę całkiem. Chyba, że jeszcze w tych się tam potem pobawimy w jakichś mikserach. Nie mogę, mam niestety, jak Ania sobie siebie samą torturuje, super. Dobrze, to lecimy. Nowa gra. Tu znów może być troszkę głośniej. Proszę. Cześć, Pał! Hejka! No, na pierwszy rzut mamy poziom Offshore Rig. Proszę Państwa. Uznałam, że to będzie jeden z najlżejszych poziomów na rozpoczęcie tego challenge'a. Okej, jakoś jest piękna. Nie jest poziom bez broni, bo mam broń. On się wylosował z bronią, także przynajmniej tyle, że zaczynam z bronią. Myślałam, że prolog będzie najlżejszy. W sumie The Great Wall też jest całkiem spoko, ale nie chciałam zaczynać od The Great Wall, ponieważ no, jakbyśmy grali normalnie, to byśmy grali w The Great Wall, więc wolałam zacząć od jakiegoś innego poziomu, żebyśmy mieli coś chociaż losowego. I mamy na sobie właśnie kurteczkę zimową, białą i czarne gumki do włosów. Wiesz co, tego nie wiem, Sewa, w sumie. Powinien zostawać. Dobra. W menu mamy takie oto piękne nazwy. Mamy rejestrator sekretów. I tutaj w ogóle nazwa poziomu została zmieniona na obywatele platformy. I to nie jest żadna prowokacja polityczna. Proszę tak tego nie odbierać. Ja tego nie zmieniałam sama. Cześć, pieczone dziecię. Cześć, Andrzej. Hejka. Mamy pistolety, które nazywają się Wezmę 2. I to jest moja ulubiona nazwa. Rozflaczacz. Shotgun nazywa się rozflaczacz. Mamy iskiernik, czyli flary. Mamy ogromną apteczkę. Mamy tycią apteczkę. Nie wiem, czy coś tu jeszcze jest zmienione, panie. Na razie nic innego nie mamy za bardzo. Haltek tu. Jest easter egg do filmu z Alicją. A no, w sumie racja. Coś tam jest. Dobra, i jako że, no, tak jak mówię, zawsze na początku danego poziomu będę robić save'a, no to robimy save'a. Aha, save'y tutaj też są zmienione. Tu na razie jest ściernisko, więc zapiszmy, gdzie jest ściernisko. To jest nasz jedyny save, który możemy mieć. Obywatele platformy. Jest tu jeszcze jedna ciekawa rzecz, która mnie rozwaliła, bo nie wiedziałam, że to może się wyrandomować, ale nie wiem, czy widzicie przez tę szybę, ale tam na samolocie jest motorówka wyrandomowana. Nie wiem, skąd ona się tam wzięła i jak to w ogóle jest możliwe, ale tam jest motorówka. Cześć, Greku. No.
Oprócz tego mamy tutaj jakieś amunicje do MP5 i ten poziom jest chyba zmirrorowany, tak mi się wydaje, bo to szło w drugą stronę. I tutaj chyba normalnie była czasówka i... Jezus. I normalnie ten przycisk powinien być tutaj, z tego co pamiętam. Bramy kosmiczne. Podobała ci się niespodzianka na Discordzie? Tak, bardzo mi się podobała, Aniu. I normalnie ten przycisk powinien być tutaj, ale go nie ma, bo się wyrandomował. Aha, tylko teraz będę miała trudniej z bieganiem, więc ja chyba z powrotem przesunę tą skrzynkę, jak była. Chciałam jeszcze zobaczyć przy okazji, czy tam jakiegoś itemu nie ma. Pod tą skrzynką, nie wiem w sumie. Golarze, wyrandomować cieśniejszy port. O nie, pracę. Zapominam, że tutaj inaczej się chodzi na boki. W tym invaderze. Jak widzicie, tam nie ma wody w ogóle. Ona powinna tam... Aha. Zaraz tej czasówki nawet nie zrobię, nie? Pozdro 600. Dobra, tam są ludzie. Na pewno trzeba się ich pozbyć. Oni tu gdzieś wyskakują chyba. O, karta leży. Żółta. Ten jest spałą, to przynajmniej nic mi nie zrobi aż tak. Ktoś jeszcze? O, ty już. Tam są beczki, trzeba uważać na te beczki. Wezmę tą kartę. Okej. Dziwnie wygląda, jak nie ma wody, a samolot nosi się w powietrzu. No właśnie. I ta motorówka na górze po prostu. Ja nie mam pytań. Okej, czy ja tędy mogę zejść? Czy tu jest jakaś drabinka? Nie ma drabinki, ale mogę zejść tędy. Jak dziwnie oglądać to w odbiciu lustrzanym. No, mi też jest dziwnie, uwierz mi. Mnie bawi ta motorówka. Ja bym chciała tam wejść po prostu i się nią rozbić. Jezus, jest zielony ogień. Bo tutaj normalnie są wiatraki. Gdzieś tu jest sekret też, z tego co pamiętam. W normalnym Tomb Raiderze gdzieś był. Tylko nie jestem pewna, gdzie. Tutaj powinna być woda, wiecie, nie? O, tu jest. Nasz zielony smoczek w rożku siedzi. Dobra. Tam to ja się boję. Nie pamiętam. Nie pamiętam... nie wiem za bardzo, jak mam podejść do tego poziomu, bo wiecie. Jest inaczej. Dobra, to też można by było przeskoczyć i tam zejść na dół. I tu można w ogóle wejść do tego samolotu z dołu chyba. Przemyślany ten randomizer jest, bo dorobili drabinki i nawet kolumny, na których samolot stoi. No, w sumie tak, racja. A nie, tu nie mogę wejść, bo jest zamknięte. Jak ten poziom się przechodziło? Jezu, ten ogień mnie stresuje, że jest taki zielony. Dobra, ale mogę iść tędy. Jeszcze UFO-ków brakuje. No, ale UFO to chyba było w T3. Tam jest do karty żółtej. Widzę. Jest jakiś przycisk. A, bo to się otwierało klapę. Dobra.
sumie możemy wejść do tego samolotu. A, było, trzeba było te śmigła wyłączyć. Dobra, już ogarnę mniej więcej. Mnie stresuje ten ogień, bo mi się wydaje, że tam jest zielony smoczek, a przecież przed chwilą zebrałam tego zielonego smoczka. No, trochę tak, Seba, nie? Ale z drugiej strony powinnam przynajmniej mniej więcej kojarzyć, co mam robić. Czy ja się uderzę w głowę, jak ja skoczę tam? Jezus, boję się teraz. Nie, dobra. Jezus. Stres milion. Cześć, Oxin. Ja tam dalej nie doszłam do TR2 za daleko, jakoś mnie odstrasza. No, rozumiem. To są ciężkie gry trochę. Dobra. I normalnie tutaj w tym poziomie w samolocie zdobywało się... Aha, nie tak co powiem. No nieważne, traciłam trochę życia. Zdobywało się bronie. Aczkolwiek no teraz tam nie zdobędziemy broni, bo... Jezus. Bo ten... Aha. No bo mam je, nie? Ale mogą być tam jakieś itemy w sumie. Cześć, Alaj. Witam cię serdecznie. Dziękuję za followka. Boże, ja nie chcę Opery House, ja się boję. No nie powiedziała, dusza mi stanęła. Ciekawe, co tutaj będzie się działo. Jezus Maria, już cała spocona jestem, nie? A to dopiero wyższy poziom. Tutaj można wejść. Tutaj nie powinni być jacyś przeciwnicy. Dobra, tam też można wleść. Jezus. Dobra, ale możemy wejść na samolot. Więc zróbmy to i pójdźmy sprawdzić, co jest w samolocie. Ten samolot też ma jakieś zmienione te kolorki. O! Akurat broń, która nie jest zbyt ciekawa do podniesienia, ale... Ale broń. Cześć Nikola, dziękuję za followka. Jeszcze M6S jest gdzieś w tym poziomie. Ale to może się wyrandomować, może go nie być. A, coś tu jeszcze leży ciekawego? Chyba nie bardzo. Jezu, ta motorówka. Wiecie, że mnie kusi wsiąść do tej motorówki i zjechać. Aha. Pod nią leżą w ogóle te. Amunicje. Ale ja umrę pewnie, jak ja stąd zjadę. O nie! Ej! Czemu ona jedzie sama? Ja do niej nie wsiadłam nawet! What the fuck? Ej, to było nie fair! Ona mi się sama... Ale ona mi się sama ruszała! Ej, ten randomizer jest zepsuty! Nie bawię się, teraz gramy na poważnie. Świadomie tego chciałam... Znaczy trochę chciałam, ale... Ale come on! Rówka tak działa, że jak do niej podejdziesz, to Lara sama wsiądzie. Serio? Jezus, ja już nie pamiętam, że to tak działało. Ale ona mi się potem sama w tej motorówce ruszała, w sensie sama zaczęła jechać. Bartek, to tak powinno być? To jest jakiś... bug, myślę. Chodźcie tu. Chodźcie, skubańce. Wiem, że wy jesteście. Aha, że jest zbugowana, mówisz, na lądzie. No dobra, to następnym razem nie wsiadam do motorówki. Jeszcze raz muszę iść po ten sekret. Nie, dobra, straciłam więcej życia niż chciałam. Boże, zapominam, że tu nie ma sprintu.
Cholera, macie dość. Zalana wodą motorówka nie wyglądała na randomową. Nie, nie. Motorówki tutaj nie ma normalnie w Tomb Raiderze. Jej to nie powinno być. Więc... Więc ona jest na stówę wyrandomowana. Cześć, Tobi! Dobra, wracam tą samą drogą na razie. Jakie muzyczki tam przygrywają. Dobra, na razie zróbmy to tak, jak zrobiłam. Wszystko. O, dziękuję bardzo, również pozdrawiam. Imprezę! O co chodzi z tym randomizerem? Dokładnie tłumaczyłam na samym początku live'a, więc jeżeli chcesz, możesz sobie tam potem zobaczyć. Ale mniej więcej, jakby tak ogólnie chodzi o to, że losują nam się różne rzeczy w poziomie, których normalnie nie ma. Na przykład tutaj powinna być woda, a jej nie ma. Lara ma inny strój. Lara ma inny strój, są inne nazwy poziomu. I takie tam rzeczy. Dzięki Tobie. I machanko dla Fullera. Cześć, Shanix. Witam Cię serdecznie. To niebo ciemno-niebieskie, no. Kolorki się zmieniają, tekstury się zmieniają. Dużo rzeczy się zmienia. Gdzie tu była ta drabinka? Halo? Halo, gdzie jest ta drabinka? Let's go adventuring. Dzięki, praca. Tego nam było trzeba. Gdzie takie dźwięki były w TR-a, to z Beatsu. No. Dobra, to nie podchodzić do motorówki, ale muszę amunicję zebrać przecież tam. Nie mogę jej zostawić. Prawda, to harpunnik, z którego nie korzystam praktycznie, ale nigdy nie wiadomo, kiedy nam zabraknie innej broni. Jezus! Wpadłam tu i ja pierdzielę, ale się... wystraszyłam się tego bardziej niż tych minc. I tu normalnie leżały bronie Lary. W Tomb Raiderze, ale ich teraz nie ma, ani nie ma nic innego, więc w sumie bez sensu przyszłam. Jaką ma nazwę... Aha, jaką ma nazwę ta broń, co podniosłam? Dzidomiot. Okej. <Okay. grym> Jakby po załadowaniu poziomu wszystko generowałoby się na nowo. Wtedy to już w ogóle byłby hardcore. No, byłby hardcore, bo nie miałabym jak tego zapamiętać. Co się wydarzy w sumie. Więc byłoby ciężko. Gdzie ta motorówka? Dobra, podejście numer dwa do motorówki. Czy możesz wziąć tylko amunicję i nie brać motorówki? Dziękuję bardzo. Zostaw motorówkę w spokoju. Tak, nie chcemy zabaw z motorówką. Chcę wrócić tam i włożyć kartę do dziurki. W ogóle też można iść gdzieś dalej. Już nie pamiętam.
Żółty... O nie, nie zdążyłam przeczytać! Co tam było? Żółty im po co? Kurde, zapominam, że te nazwy są zmienione i po prostu zapominam patrzeć na to, nie? Dzidolot. odebrałem cytrynkę. Oj, już, już. Tylko muszę uważać, żeby nie zapisać gry. Mam nadzieję, że się nic nie skaszani. Już cytrynkę daję. Proszę bardzo.